tego roku mieliśmy taki specjalny pokaz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Audytorium Maximum, ale to miejsce wydawało się w 100% naturalne, bo przecież opowiadamy o sekretach Wawelskiej Katedry. I oczywiście marzyliśmy od samego początku, żeby taki pokaz zorganizować też w Łodzi, ale jako ludzie przemyślni postawiliśmy sobie pytanie, a jaki jest powód, jaki może być powód tego, żeby łodzianie, mający swoją wspaniałą historię, swoją wspaniałą tradycję, chcieli obejrzeć dokument o sekretach Wawelskiej Katedry w Krakowie. I to pytanie daje mi asumpt tak naprawdę, panie senatorze i panie profesorze, do tego, aby panowie mogli wygłosić krótką recenzję tego, co widzieliśmy, bo na to z drżeniem od samego początku, o czym mówiłem bardzo szczerze, to nie była tania grzeczność, czekamy. Panie senatorze, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim gratuluję. To już powinno za recenzję wystarczyć. Mam troszkę doświadczenia w tej dziedzinie, bo przez 17 lat co tydzień przygotowywałem program filmowy Encyklopedia Łodzi, ale to nijak się ma do tego, co obejrzeliśmy. Widać tu ogromną siłę techniki, a jednocześnie kwalifikacji zespołu, który to robił i w światłach, w dźwięku. No a już ta scena wstępna z księdzem arcybiskupem, który mógłby równie dobrze wprowadzać do filmu przygodowego, bo patrzy tak na nas z oczekiwaniem, że klękniemy prawie. I tak jest, bo po tym filmie odkrywającym tak wiele interesujących tematów, bo one tutaj się rodzą, jeden z drugiego wychodzi temat i tak ważnych. Ja się nie spodziewałem, bo ja oglądałem mnóstwo i oglądam, bo nie mam czasu na fabuły, na jakieś takie rzeczy, ale lubię oglądać filmy dokumentalne i te stare, i nowe. I niestety większość z nich nosi w sobie to piętno szukania takiego emocjonalnego haczyka. Tu były emocje, ale one były bardzo wyważone i to mi się w tym filmie niezmiernie podoba. I ja już go poprzez tam media społecznościowe wielu osobom polecałem i będę polecał, bo rzadki to jest przykład właśnie tak doskonałego warsztatu i aktorstwa. Bo tu nie ukrywajmy, jest narrator ukryty gdzieś tam w głębi i rozwija temat ksiądz arcybiskup. I to jest tak bardzo umiejętnie poprowadzone. Jestem oszołomiony niemal jakością zdjęć. Jeśli to było tylko w nocy robione, a widać było w szybach, że nie ma tam dziennego światła nigdzie, tak się spodziewałem, że to było albo bardzo rano, albo w nocy, lub o takich porach roku, kiedy się robi wcześniej ciemno. Wiem, co to znaczy, ustawić światła na planie, założyć mikroport, uruchomić to wszystko. To naprawdę nie jest takie proste. Nam się wydaje, że jak telefonem zrobimy film, to jest ekstra, ale tego typu działania i tak dobry obraz, ostrość, te takie poświaty, to wszystko. No a wprowadzenie nas tam, gdzie nikt nie przychodzi, do archiwum obitego pięknymi chyba kurdybanami, bo tak to z daleka wyglądało, to jest dodatkową nagrodą dla oglądających, bo tego nie doświadczamy. Ja w Krakowie bywałem jako przewodnik kilkadziesiąt razy, ale do takich miejsc nigdy dostąpić tam nie mogłem. A poza tym szybkość oglądania to też sprawiało, że wiele rzeczy pomijaliśmy. Ja na przykład nie dojrzałem nigdy, choć przyglądałem się baldachimom, tej dłoni błogosławiącej. Tam trudno jest to dojrzeć. A światła pomagają wydobyć wiele szczegółów i tak zarysować te rzeźby, że światowa sztuka na wyciągnięcie ręki. Światowa, bo robili ją mistrzowie nieprzeciętni.
z najlepszych surowców, jakie wtedy były, bo na czerwone marmury pozwalali sobie tylko i wyłącznie koronowani oraz biskupi. Mamy w Polsce wiele przykładów tego, chociażby no, prymas Łaski też ma taki piękny, prosty nagrobek z czerwonego marmuru i inni również. Ale tu już nie będę przedłużał, bo panie moje oczarowanie to miód się na nasze serce, zwłaszcza, że te słowa padają z ust prezesa Towarzystwa Przyjaciół Łodzi i legendarnego łódzkiego przewodnika, ale zrewanżujemy się szczerą opowieścią. Bo bardzo się cieszę, że pan senator zwrócił uwagę na to niezwykłe ujęcie w intrze do całej serii. To jest taki element męki księdza arcybiskupa. Ponieważ to było jedyne ujęcie, które ksiądz arcybiskup obstawał, żeby usunąć, a my obstawaliśmy przy tym, że nie ma lepszego ujęcia kończącego to intro. Tak naprawdę to nie jest scena pozowana. Po prostu ksiądz arcybiskup był już bardzo zmęczony, więc oparł się o balustradę otaczającą, piękną marmurową, otaczającą trumnę świętego biskupa męczennika Stanisława. Ale za każdym razem, proszę mi wierzyć, obserwuję twarz księdza arcybiskupa, kiedy idzie to intro i widzę ten grymas bólu na moment się pojawiający. A ja z kolei, panie senatorze, poproszę o to, bo to jest taki dylemat, z którym ja z kolei walczę. Jak się widzi księdza arcybiskupa w tym ujęciu, to to jest bardziej katolicki Indiana Jones czy Sir David Attenborough? No ja wyżej cenię Attenborough, ale tu w tym wypadku wiedza, mądrość łączy się z aktorstwem doskonałym, tak jak Indiana Jones, ale naprawdę to jest... Ja nie wiem, dlaczego ksiądz arcybiskup tak się wyrzeka, ale to przechodzi do historii, uważam. Inni będą naśladowali. Chciałbym kiedyś mieć takie ujęcie, może w drugim życiu. Dla mnie z kolei jeszcze, przyznaję, te tematy są o tyle bliskie, że no, ci pierwsi nasi władcy piastowscy tu z naszego terenu się wywodzą. Ba, obok Łodzi w Pabianicach biskupi krakowscy mieli swój dwór. Długoż tu bywał wielokrotnie jako no, nikowiec, powiedzielibyśmy dzisiaj, bo on tu prowadził opisy gospodarki, a potem niektórzy wylatywali ze stanowisk. A Długoż umiał odpowiednio pióro utrzymać. No właśnie. Także to o tyle jest mi też bliskie, tym bardziej, że na spince naszego władcy jest herb ziemi łęczycko-sieradzkiej, która jest też po części herbem dzisiaj naszego województwa, ale to tylko taki dygresyjny fragment. Ksiądz arcybiskup chciał coś ad vocem, zanim panu profesorowi przekażemy głos, nie? Źle odczytałem mowę ciała. Panie profesorze. Dziękuję bardzo. Ja również gratuluję księdzu arcybiskupowi, panu redaktorowi, wszystkim twórcom tego filmu, ale nie podejmuję się oczywiście go recenzować, jako że jestem filologiem, mediewistą. Zresztą widzę filmoznawców z Uniwersytetu Łódzkiego na sali, więc tym bardziej od takich warsztatowych komentarzy na pewno się powstrzymam, ale z punktu widzenia właśnie mediewisty i filologa, i slawisty, filologa slawisty zajmującego się przede wszystkim prawosławnymi Słowianami, obszarem Słowiańszczyzny Południowej i Wschodniej, to powiedziałbym, że trzy takie elementy po obejrzeniu tych odcinków i czwartego, który też widziałem, rzucają mi się w oczy i chciałbym na nie zwrócić uwagę. Po pierwsze, praca ze źródłami różnego typu, źródła wielokrotnie widziane, manuskrypty, teksty i poszukiwanie dowodów na pewne twierdzenia czy wyobrażenia, które być może należało obalić albo potwierdzić, a więc taka skrupulatna praca historyka właśnie używającego źródeł, a nie fantazji, co często nieraz w innych pracach można spotkać. Po drugie oczywiście źródła ikonograficzne, analiza szczegółowa od strony wizualnej i próba interpretacji tego. Drugi obszar to jest nawiązanie do współczesności. Nie tylko w końcowych puentach każdego odcinka,
ale również w tych wątkach, no chociażby związanych z tą klątwą, tak, w trzecim odcinku połączono w zasadzie dwa, wydawałoby się, niepołączalne główne tematy. Tak zwana klątwa i kaplica, która dotyczy dążenia do Unii, dążenia do połączenia dwóch płuc w chrześcijaństwie, jak ksiądz arcybiskup powiedział. I trzecia sprawa dotyczy właśnie tego obszaru wielonarodowej, wielojęzycznej, wielowyznaniowej Rzeczpospolitej i w ogóle świata Słowian. Tutaj wiemy doskonale, że te przenikające się, czasem łączące, czasem wykluczające się tendencje do zróżnicowania i połączenia cechują i wyznaczają całą historię Słowiańszczyzny, więc także i Polski. I widzimy, że to dążenie do jedności, jeżeli jest narzucane czy wymuszane, to wcale nie musi być takie dobre. Tutaj zresztą chciałem arcybiskupa, księdza arcybiskupa o to zapytać. Tak, czy to dążenie do wspólnoty i jedności rzeczywiście jest takim celem nadrzędnym? Czy czasami ta cena, którą trzeba za to zapłacić, nie jest zbyt wysoka? Ale wracając do filmu, myślę, że nawet jestem pewien, teraz zaczynają się wakacje, ale w październiku będę go polecał swoim studentom. Gratuluję jeszcze raz i bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Teraz ksiądz arcybiskup na pewno chciał zabrać głos. O ten ostatni odcinek to była nieustanna wojna na planie. To znaczy, ja nie chciałem niczego z tej klątwy. Polsat mówił, bez klątwy się nie da. Dla mnie ta kaplica rzeczywiście jest najważniejszym miejscem pewnie, no, w takim ogólnym spojrzeniu na dzieje chrześcijaństwa polskiego, to ta kaplica jest najważniejszym miejscem w katedrze. I tu trochę odpowiem od razu na to pytanie pana profesora, to znaczy narzucanie i nienarzucanie. Ja sobie o tym myślałem, jak przez, zdaje się, 12 lat malowano te kaplice. No to proszę sobie wyobrazić tych mnichów, bo to przecież nie malowali przygodni ludzie, tylko mnisi gdzieś tam z okolic Pskowa, których Kazimierz Jagiellończyk sprowadził. No oni się przecież musieli w tej katedrze wawelskiej modlić, sprawować liturgię dla siebie, więc w miejscu, które było od A do Z prawie łacińskie, była prawosławna modlitwa, prawosławna liturgia. Zresztą, jak to było trudne, są zachowane dokumenty z czasów Sąki, czy jeszcze wcześniejsze. No, ten dwór był otwarty na nieustannie przybywających gości ze wschodu i to gości, którzy byli przyjaciółmi przecież dla rodu Jagiellonów i dla całej rodziny, więc też było pytanie, jak na przykład wschodni bojarzy, którzy przybywają do Sąki w odwiedziny, czy mogą uczestniczyć w liturgii mszy świętej, czy nie? To była cała korespondencja między Sąką a papieżami, żeby mogli mieć na to zgodę. Więc tam się toczyło bardzo piękne życie budujące jedność, nieraz właśnie jakby obok panujących oficjalnych norm między kościołami. To życie wyprzedzało te normy. To jest jeszcze pewnie taki obszar, gdzie warto by było trochę postudiować, gdyby jeszcze Pan Bóg dał możliwości i czas. To byśmy może odnaleźli właśnie najbardziej właściwy model budowania jedności chrześcijaństwa, bo on biegł tak naprawdę to przez więzi rodzinne. Benedykt XVI, jak był w Polsce, tylko raz, jak wiadomo, przewodniczył liturgii ekumenicznej w Warszawie i powiedział tak, że małżeństwa mieszane są po to, żeby dać kościołom wzór dochodzenia do jedności. Czyli właśnie ten model więzi rodzinnych mógłby być najbardziej podstawowy i kościoły by się mogły uczyć od rodzin, które mają jako swój temat życiowy, nie
doraźny, tylko życiowy, nie tydzień na rok, tak jak my tydzień modlitwy jedność chrześcijan, a potem mamy z głowy temat, nie? Tylko to jest ich codzienne doświadczenie. Można by się pewnie dużo nauczyć. Więc byłem bardzo ciekaw tego odcinka. Właściwie dzisiaj go widziałem pierwszy raz w całości, ten ostatni odcinek, bo widziałem go w wersji roboczej. Jeszcześmy się tam spierali. No, cieszę się, że ta klątwa nie jest najważniejsza w tym odcinku, chociaż jest ciągle nicią przewodnią, ale chyba mam nadzieję, że ludzie będą kojarzyć Kaplicę Świętokrzyską zupełnie z czym innym, a nie z tą klątwą. I wtedy jednak moje będzie na górze. A dzisiaj miałem moment niespodziewanego wzruszenia. Trochę łączy dwa odcinki. Właściwie nie mówiłem tego nikomu, to państwo będziecie pierwsi. Ja miałem wyjątkowe szczęście uratować te tkaniny z grobu Jadwigi. Proszę to opowiedzieć księżarce, biskupie. Nie mam wiele zasług, ale za to może jednak czyściec będę miał krótszy trochę. Bo jak otwarto grób Jadwigi w latach, pod koniec lat 40. uprzedniego wieku, to wszystkie... Oczywiście kości przełożono do nowej trumny, takiej miedzianej, i włożono tę trumnę do sarkofagu, który zrobił Madejski, właśnie z tego kararyjskiego marmuru. Ale wszystkie tkaniny umieszczono w takiej specjalnej przygotowanej skrzyni, może wysokości właśnie tego stołu. W skrzyni było, myślę, z 10 szuflad. I na tych szufladach położono fragmenty tkanin i przyłożono szybą. Każdą z tych tkanin przyłożono szybą. Skrzynię zamknięto, naklejono opieczętowane karty. Nikt nie miał prawa tego otworzyć, ani chyba odwagi otworzyć. No. A potem bywało tak, że w katedrze tą skrzynię przesuwano, to tu, to tam, to siam. No i w ostatnim roku, kiedy byłem dyrektorem archiwum, mówię do swojej zastępczyni, która żyła absolutnym kultem królowej Jadwigi, to znaczy wysyłamy wszystkich pracowników do domu i zostajemy we dwoje i otworzymy tę skrzynię. Tak zaś Szliman odkrywał skarb w Troi, że wszystkich, którzy kopali, wysłał do domu, tylko z żoną zostali. I znaleźli skarb Priama wtedy i zaraz go wywieźli oczywiście. Nie? Mieliśmy strasznego stracha właśnie dlatego, że znaliśmy historię związaną z grobem Jagiellończyka, więc myśmy... No, czyli coś wierzymy tam jednak. No w bakterie. W bakterie wierzymy, więc mieliśmy stracha niebywałego i rzeczywiście po otwarciu wyszło na to, że to był chyba ostatni moment, kiedy trzeba było to zrobić, bo ta skrzynia przesuwana razem z tym szkłem ponakładanym na materiał, no, to szkło popękało, więc jak się zrobiło kawałkami właśnie takich ciętych szyb, to porozcinało to, co tam było jeszcze do porozcinania i to wszystko wyglądało strasznie, a pod szkłem był grzyb. No bo jak się przywali taką szybą materiał, który ma 6 wieków ponad, no to tam wszystko może się dziać. Więc zaczęliśmy od tego grzyba, to daliśmy go na AGH, gdzie była pracownia specjalna, żeby takie badania poprowadzić. No muszę powiedzieć, że wtedy jak otwarliśmy i zobaczyliśmy tego grzyba, pomyślałem, chwała Bogu, że nas jest tylko dwoje i będzie miał kto dalej prowadzić archiwum, jak nas już nie będzie. Nie? Ale potem się okazało, że ten grzyb akurat był nieszkodliwy i potem szukaliśmy wyjątkowo fantastycznych konserwatorów tkanin w Warszawie i zrobili to w sposób niesłychany, przepiękny. I dzisiaj jak zobaczyłem z powrotem te tkaniny odratowane i eksponowane, to no to się naprawdę wzruszyłem, Marku, dzisiaj, wiesz? Ale to jest taki... Jeżeli wolno mi powiedzieć z mojej strony,
To jest dla mnie taki jeden z najbardziej wzruszających momentów tych filmów również, ale też taki moment, który pokazuje fenomen opowiadania o katedrze przede wszystkim, ale w ogóle o historii przez księdza arcybiskupa. Bo po pierwsze, mało kto w ogóle by dostrzegł znaczenie takich tkanin. Po drugie, jeżeli by dostrzegł, no to z punktu widzenia artefaktu. Cenne tkaniny przywiezione zapewne z Egiptu bądź z Syrii, one są zresztą bardzo dokładnie przebadane. Jest takie dzieło, takiej grubości na temat tych tkanin, które analizowaliśmy wspólnie z księdzem profesorem Jackiem Urbanem, gdzie one są naprawdę rozłożone na części pierwsze. Ale co jest najbardziej wzruszające? Ta historia, którą ksiądz arcybiskup odkrywa, patrząc na te tkaniny. To naprawdę jest jakiś wielki spór między historykami, bardzo trudny do rozstrzygnięcia, no bo jak rozstrzygać spór o emocje dwojga ludzi, którzy żyli kilkaset lat temu. A jak słuchaliśmy księdza arcybiskupa i jak oglądam ten odcinek, to jest coś naprawdę niezwykłego. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli ta historia układa się właśnie w taki ciąg. Długo wyczekiwane dziecko, tak wielka radość, że wydaje się gigantyczną fortunę. Prawdopodobnie to jest jedna z hipotez, właśnie komnatę nowonarodzonego dziecka miały te tkaniny ozdobić. Być może samą jego kołyskę, być może ściany tej komnaty. Wielka, wielka radość, spełnienie wszelkich marzeń, i takich osobistych, i dynastycznych. Nagle to wszystko zamienia się w wielką życiową tragedię. Umiera dziecko, zaraz potem umiera żona i z pragmatycznego punktu widzenia należałoby te tkaniny zachować. To jest naprawdę fortuna w tych tkaninach ukryta. I to tylko ksiądz arcybiskup potrafi zauważyć. I co robi król? Każe włożyć do grobu i to na dodatek, proszę zobaczyć, jaki to jest intymny gest. Przecież nikt tego nie będzie oglądał. To nie chyba, że się jakiś przetrącony archiwista znajdzie po sześciu. No właśnie, musi minąć kilkaset lat, żeby przyszedł ktoś, po pierwsze się tym zainteresował, a po drugie połączył te kropki w tak niesamowity sposób. Ja wam powiem znacznie lepszą historię, mianowicie no było jasne, że konserwacja tych tkanin to będą niesłychane zupełnie pieniądze. No. Poszedłem do proboszcza wawelskiego wcześniejszego, bo ty wspomniałeś księdza prałata Sochackiego, a wcześniej proboszczem katedry wawelskiej był ksiądz prałat Janusz Bielański. I ksiądz Janusz był człowiekiem niesłychanej dobroci i no, pod każdym względem można by dużo, dużo o nim opowiadać, ale powiedzmy jakiejś tam wielkiej wrażliwości na te artefakty z Egiptu to on nie miał, nie? Ale ja go zapamiętałem z roku 1987, jak po raz drugi wyjęto Jadwigę z grobu, właśnie przed przeniesieniem w miejsce obecne pod krzyż czarny w katedrze. I wtedy te kości królowej były rozłożone na takim bardzo dużym stole w kapitularzu katedry wawelskiej. Także mogę powiedzieć, że widziałem Jadwigę, będąc diakonem, bo poproszono mnie tam raz, żebym, jak już miało być złożenie kości do nowej trumny i procesjonalne przeniesienie do nowego grobu, to było dwóch diakonów poproszonych. Zdaje się, że ja przez pomyłkę byłem poproszony, ale byłem. I zauważyłem jedno, że bo święci tracą na powadze, jak się ich tak rozłoży na stole. Znaczy, jak są w trumnie jeszcze pięknej, to każdy, kto przychodzi, to się kłania. Ale jak leżą tak rozłożeni na stole, to jedynym człowiekiem, który się kłaniał kościom Jadwigi, za każdym razem, kiedy przechodził gdzieś po osi stołu, to był Bielański. Znaczy on rzeczywiście żył kultem Jadwigi i kłaniał się jej za każdym razem i oddawał cześć. Więc jak poszedłem do niego
I mówię, Janusz, musimy to... No byliśmy na tych, choć on był starszy ode mnie lata. Mówię, Janusz, musimy to zrobić, tę konserwację tych tkanin. On mówi, daj spokój, jakiś Egipt, to w ogóle. Co ty? A ja mówię, jakie to? Janusz, to są relikwie. A, to co innego. I ten argument był trafiony. Relikwie po Jadwidze i to właśnie takie z grobu poszło. I jeszcze w ciągu 2-3 lat ta konserwacja była dokonana z pełną dokumentacją, przepiękna, fantastyczna, rzeczywiście niezwykła. Dobrze, że ksiądz arcybiskup o tym wspomniał, bo na początku, i to też nie była taka tania grzeczność i słowa, puste, chociaż może pięknie brzmiące, naprawdę dla twórców prezentowanie dzieła to jest duży stres. Dzieło jest od tego, żeby zostało zaprezentowane, ale kiedy mówiliśmy i wcale nie żartowaliśmy, że ksiądz arcybiskup potrójnie się martwi, zwłaszcza odcinkiem jadwiżańskim, to nie wiem, czy państwo słyszeli, bo wspominając o siostrach jadwiżankach, ksiądz arcybiskup powiedział, bo mnie dziś otrują, jeżeli będzie coś nie tak. Żarty na bok, ale to naprawdę jest coś bardzo istotnego. I to był naprawdę nasz lęk. Ja mogę mówić za siebie, ale ksiądz arcybiskup też. Bo za materię naszego filmu, za temat bierzemy postać, która dla określonych ludzi jest życiowym wzorcem. Jest kimś więcej niż postacią bliską. Jest postacią, pod wpływem której dokonało się radykalnej zmiany w swoim życiu. I to jest autentyczny lęk. To, jak mówię, to żarty na bok. I tego nie było w scenariuszu, ale ja zapytam siostry, co sądzą o odcinku jadwiżańskim. Zostałam oddelegowana, jak zwykle. Dobrze, to był dobry odcinek. To był dobry odcinek. Dla mnie Jadwiga jest ważna dlatego, że była samodzielna. Nie dlatego, że przestawiała Jagiełłę po kątach, bo nie o to chodzi. Oni ze sobą świetnie współgrali i to w tym odcinku zostało wydobyte. Przepraszam, ale chyba się przejęłam troszkę tym wystąpieniem. Zaraz sobie poradzę. Tak, Jadwiga była kobietą, która patrzyła na krzyż i Jezus jej mówił w jakiś tajemniczy sposób, tu masz sposób na działanie, na życie, na sposób myślenia, na taniec nut chrześcijańskich, na nieupokarzające przeżycie pokory, na przeżycie swojej kobiecości. To była kobieta młoda, wśród bardzo walecznych mężczyzn. Jagiełło jej słuchał do tego stopnia, że jej słuchał, że było dla niego ważne jej zdanie. Papież jej słuchał. Biskupów mianował za jej radą. To była taka kobieta. Tak, i świetnie, bardzo mi się to podoba, to też bardzo, bardzo dziękuję, że to zostało wydobyte, że powiedzieliście o tym, że lubiła tańczyć. Wiemy, co jadła, bo są źródła, więc sposób jedzenia też dużo mówi o człowieku. Dobry odcinek. Dobry, ja w tym momencie nie pamiętam obrazu, ale bardzo dobry odcinek, bardzo dobra muzyka. Nie zostało napisane, kto się nią zajmował. To wyłapałam, to można by było uzupełnić. Tak, no i cóż, Jadwiga, no. Patrzmy na nią, tak jak ona patrzyła na świat oczami Chrystusa. No tak myślę, że ona go jakoś odkryła, a on ją wcześniej chwycił. No. My też próbujemy, to hasło Fac quod vides, to jest nasze hasło, myśmy sobie to wzięły przez naszego założyciela. Ta plecionka MM, to jest najtrudniejsza sprawa do przeżycia. Jadwiga to robiła jakoś, my też to próbujemy robić. No fajną mamy patronkę. Jeszcze tańczyć lubiła, to jest bardzo ważne. Bardzo dziękujemy. Ja też podzielę się z państwem takim doświadczeniem, że faktycznie testowo pokazałem ten odcinek osobie, którą bardzo cenię, która jest osobą
niezwykle inteligentną, bardzo dobrze wykształconą, a jednocześnie bardzo krytyczną wobec Kościoła, ale w szczególności wobec miejsca kobiety w Kościele. I mówię, że zrobiliśmy taki odcinek o świętej Jadwidze i on mu, no i usłyszałem, no i będą te polukrowane bzdury, tak? Ja mówię, słuchaj, wyślę ci ten link, nie wolno ci tego rozsyłać, ale zobacz, zobacz, ocenisz, porozmawiamy. I następnego dnia ta osoba do mnie zadzwoniła i powiedziała, że się popłakała oglądając ten odcinek. I że ta wizja tej takiej silnej, mądrej kobiecości zrobiła na niej ogromne wrażenie. I to też jest siła tych odcinków, bo panie profesorze, to też nie jest przypadkowe, tu zdradzę trochę tajemnicę. Kiedy się zastanawialiśmy, jakie odcinki pokazać w Łodzi, to ksiądz arcybiskup natychmiast powiedział, natychmiast. W Łodzi musimy pokazać odcinek o Kaplicy Świętokrzyskiej, bo wiemy doskonale, wielokulturowa, wieloreligijna tradycja tego miasta to jedno, ale też, panie profesorze, na Uniwersytecie Łódzkim bardzo prężnie działa środowisko, które o tych dwóch płucach pamięta. Pamięta chociażby o historii prawosławnych Słowian. I mam takie wrażenie, że oczywiście to nie pada wprost w tym odcinku, on powstał dużo wcześniej, a nawet gdyby dziś powstawał, to pewnie takiej publicystyki bardzo aktualnej i wprost byśmy unikali. Ale to się też inaczej ogląda po 24 lutego. Też sobie zadajemy inne pytania. I o to chciałbym, panie profesorze, zapytać właśnie z perspektywy tych łódzkich badań uniwersyteckich, tych zainteresowań, na których czele pan stoi. Jakie to ma znaczenie, żebyśmy patrzyli również na naszych braci Słowian prawosławnych, na ich historię, żebyśmy tego elementu nie gubili w naszym wyobrażeniu o świecie i Europie? Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za pytanie. Za chwilkę na nie odpowiem, ale jeszcze jedno zdanie dosłownie do poprzedniego wątku, tutaj przysłuchując się wypowiedziom księdza arcybiskupa, siostry oraz dyskusjom. Pomyślałem, jeśli chodzi o sam film, że jeszcze jednym takim ważnym bardzo elementem jest ożywienie historii, tak? Czyli bo są różne filmy historyczne, niektóre są przeraźliwie nudne. Na pewno o tym materiale nie można tego powiedzieć. Paradoksalnie wprowadzenie wątku o zabójczych bakteriach spowodowało, że ten film jest żywy. Dziękuję, panie profesorze. Jeden, jeden. Natomiast wracając do badań prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim, do badań slawistycznych albo szerzej bizantyńsko-słowiańskich, dlatego że od ponad 10 lat na naszej uczelni istnieje centrum skupiające wysiłki historyków bizantynistów i slawistów, przede wszystkim zajmujących się historią Słowian prawosławnych, Słowian południowych i wschodnich, i też tym, co możemy z dziedzictwa tych prawosławnych Słowian we współczesnej kulturze polskiej zobaczyć, to oczywiście warto jest zwracać na to uwagę, dlatego że Słowianie, w tym również Słowianie mieszkający w Polsce, są różnorodni. W humanistyce istnieje wiele takich prób tworzenia może nie terminów, tylko pojęć, które by starały się ogarnąć swoim zakresem, czy objąć swoim zakresem różne warianty zjawisk połączonych tymi samymi cechami. I cały obszar słowiańszczyzny określany jest jako Slawia. Jest kilka sposobów podziału tego obszaru. Od geograficznego, Slavia Occidentalis, Slavia Orientalis, Slavia Meridionalis, poprzez taki właśnie religijny, Slavia Christiana, Slavia Pagana, Slavia Islamica, Slavia Judaica, ale też obszar pojęć, który wskazuje na niuanse i różnice wyznaniowe. I chyba najbardziej takim rozpowszechnionym, najczęściej używanym w humanistyce terminem jest Slavia Ortodoksa. I pokazana w trzecim odcinku kaplica jest właśnie
namacalnym dowodem, że Polska przynależy nie tylko do tego obszaru Slavia Latina, Slavia Katolika, Slavia Romana, można nazywać to na różny sposób, ale również jej istotnym elementem kultury, dziedzictwa, również istotnym składnikiem dziedzictwa językowego jest ten obszar Slavia Ortodoksa. Ja parę dni temu byłem w Białymstoku, w centrum, jednym z centrów polskiego prawosławia, polskiego, nie białoruskiego, nie ukraińskiego, tylko właśnie polskiego. I miałem okazję spotkać się tam z badaczem Słowian prawosławnych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, panem profesorem Aleksandrem Naumowym, który miał przyjechać, ale nie mógł tutaj do Łodzi ze względów zdrowotnych dotrzeć i przekazuje ukłony księdzu arcybiskupowi. I właśnie o tym rozmawialiśmy, że ten składnik nie do końca oczywisty kultury polskiej, ten niekoniecznie katolicki, niekoniecznie łaciński, jest bardzo często zaniedbywany, niedostrzegany. Ale oczywiście to znowuż można nawiązać do tego, o czym wcześniej była mowa, to dążenie do uwzględnienia obu płuc, które przecież same w sobie też nie są jednolite, tak? Obszar prawosławia to jest składnik wielu, wielu różnych elementów, które się dzielą, dzielą się nawet teraz, oczywiście po 24 lutego również, ale żeby dążyć do tej jedności bez wymuszenia. I to był też jeden z takich elementów naszej dyskusji, którą w Białymstoku podejmowaliśmy. Także rzeczywiście tutaj Kraków i Łódź pod tym względem, jeśli chodzi o obszar badań, jak najbardziej się łączą i dziękuję za to, że mogliśmy tutaj ten odcinek, ten cały cykl zobaczyć. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tu przy okazji cały czas się przewija też takie fundamentalne pytanie, jak opowiadać o historii. I ten nasz spór, który bardzo dobrze, bo to będzie do pana senatora pytanie, tak, księże arcybiskupie, ten nasz taki spór, który my tu przedstawiamy żartobliwie, ale który był naprawdę momentami dość poważnym sporem, chociaż nigdy nie zamienił się w konflikt. A propos odcinka o Kaplicy Świętokrzyskiej, wynikał w gruncie rzeczy z tego bardzo poważnego pytania. To znaczy, jak opowiadać o historii, zwłaszcza młodemu pokoleniu, w taki sposób, żeby to była historia fascynująca, że była to historia przede wszystkim bliska i inspirująca tu i teraz. Panie senatorze, nawiązując i do pańskiego doświadczenia, to jest bardzo ważne, jako człowieka, który innym opowiada historię, przybliża inny wymiar miejsca, w którym mieszkają, bądź tu przyjeżdżają. Ale też po części odnosząc się do, powiedziałbym, tej metody narracyjnej księdza arcybiskupa. Jak to dziś robić, żeby to było skuteczne? Znaczy, ja uważam, że najważniejsze jest tutaj, no pomijam scenariusz, bo to z niego wszystko potem wynika, ale sposób narracji jest najważniejszy, żeby ten, który opowiada, nie był podmiotem, bo bardzo często się obserwuje wygibasy takie, które mają, nie wiem, olśnić widza, a pod tym się nic nie kryje. Powinno być odwrotnie. Powinniśmy tak przeanalizować to, co chcemy powiedzieć, żeby to najważniejsze wypłynęło i żeby zostawiło po sobie też jakiś ślad w postaci, no, przemyśleń własnych. I to mieliśmy w tym filmie doskonale zaznaczone, bo każdy odcinek był spuentowany. Już pomijam to, że w trakcie też można było znaleźć pewne takie prawdy, które nas otaczają, ale czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak jeszcze przy okazji tych malowideł i kaplicy, to chciałem powiedzieć, że o wiele wcześniej, bo w 1418 roku w kaplicy Kazimierza Wielkiego w Lublinie Jagiełło sprowadził też ruskich malarzy. No oczywiście oni to malowali tak, jak ikony się ma. To nie maluje, to się pisze, czyli poprzedza modlitwą i to uduchowienie tam jest widoczne. W 1418 roku, być może już wtedy Jagiełło też myślał o tym, że nie ma takich wielkich różnic, bo to ludzie wymyślają granice. Jak się leci samolotem, to nie widać żadnej granicy, prawda? A kiedy się wyląduje, to się odczuwają od razu na przejściu granicznym. I
No ja zwykle to podkreślam, że my tu w Łodzi mamy prawo do takiego też mówienia o jedności, bo Łódź, która powstawała jako miasto, no takie z niczego. Bo to miasteczko, które miało 200 mieszkańców u progu XIX wieku, miało później 500 000 po 100 latach, ale ludzi mówiących różnymi językami, operujących w różnych sferach życia i społecznego, i zawodowego, i tak dalej. I to o tej Łodzi w 1853 roku Oskar Flatt napisał, chyba tak, że nikt tego wtedy nie rozumiał, że jest to najbardziej amerykańskie miasto Europy. Czy on był w Ameryce? Nie był. Ale na pewno słyszał, że tam ludzie różnych nacji, różnych wyznań tworzą coś wspólnego. Pomijam mordowanie Indian, bo niektórzy lubią takie sporty, ale oni tworzą tą wartość, z której dzisiaj Ameryka jest dumna. I tu w Łodzi, mimo no, pewnych, no, zatargi musiały istnieć, bo jeśli w rodzinie istnieją, no to co dopiero w takim wielokulturowym społeczeństwie. Ale mamy tego przykłady. Wystarczy wejść do naszej archikatedry, spojrzeć na witraże, cztery największe ufundowane przez rodziny żydowskie. Spojrzymy na meble, wyposażenie, znów możemy pochylić głowę przed tymi, którzy mając inne wyznanie, zdecydowali się na ich zakup. W kościele Podwyższenia Świętego Krzyża ołtarz główny Scheiblerowie, ewangelicy ufundowali. I my o tym opowiadając naszym gościom, ja mówię to z reguły bez patosu. Ich jakby zmuszam do oceny. I to też dzisiaj w tym filmie było. Tu nie było takiego patosu, tam wyciągania sensacji na wierzch, co obserwujemy niestety w bardzo wielu filmach, gdzie sensacja goni sensację, a tak naprawdę ona sensacją nie jest, bo wystarczy się tylko zastanowić. Ale ludzie powinni dostać jakiś materiał do przemyśleń i sami... Ja dzisiaj rano miałem wykład godzinny o wielokulturowej Łodzi na Międzynarodowym Zjeździe Esperantystów. I muszę powiedzieć, że się nie spodziewałem tego, że po tym wykładzie podeszło do mnie kilka osób, jeszcze pytająca, nawet pani jakaś z Torunia, zaproponowała, żebym ja tam przyjechał i opowiedział o Łodzi, bo oni w ogóle takiej Łodzi nie znali. Dla nich Łódź to ciągle jest miasto przykryte dymem, szaroburę. Nie widzą w nim jakiejś bogatej historii, taką jaką ma Toruń. Nasza historia się rodziła 600 lat temu, prawa miejskie, ale tak naprawdę w ciągu tych 200 lat to miasto wyrosło do takiego gigantycznego rozmiaru. Nam w Łodzi jest trudniej oprowadzać i opowiadać o historii niż w Krakowie, gdzie wszystko tam wynika jedno z drugiego. Idziemy po rynku i dookoła mamy planty i w tym fragmencie możemy dużo, a u nas nie ma plant. Nie ma centralnego rynku, rozciągamy tą opowieść i na fabrykantów, szpitale, no i tak dalej. I taką historię my tutaj przetwarzamy i, że tak powiem, sprzedajemy. To takie nieładne może słowo, ale niektórzy przewodnicy sprzedają, no bo zarabiają na tym. Ja już od dłuższego czasu nie mam okazji oprowadzania wycieczek, a więc czekam na propozycję, może ktoś się skusi. Ja słucham. Za darmo. Ja słuchając pana senatora cały czas myślę o nowej serii, którą moglibyśmy, szanowni państwo, wyprodukować. Tu nie mam najmniejszych wątpliwości. Chociaż muszę przyznać, że na początku pan senator powiedział coś takiego, co generalnie jest słuszne, a mianowicie, że patrząc na to hollywoodzkie ujęcie księdza arcybiskupa w intrze do serii, niektórzy mogliby się zainspirować do jego powtórzenia i skopiowania. I ja właśnie wtedy zrezygnowałem z pomysłu pokazów konferencji Episkopatu Polski. Księże arcybiskupie, cały czas wraca Kraków i Łódź. I rzeczywiście tak było i to też było poważne pytanie, które sobie kiedyś tu na spotkaniu w Łodzi zadaliśmy, że chcielibyśmy pokazać Łodzianą w Łodzi, na Uniwersytecie Łódzkim tą serię, ale proszę nam wierzyć, z szacunku dla państwa zastanawialiśmy się, czy powinniśmy. I tak mówiąc szczerze, zdecydowaliśmy, że powinniśmy, ale nikt nie wyraził wprost dlaczego.
Księże arcybiskupie, dlaczego pokazaliśmy dziś tą serię w Łodzi? No się tak było, ale teraz trzeba coś powiedzieć. A ja w ogóle chciałem coś innego powiedzieć. Władza kościelna. Znaczy, ten zestaw filmów, jak ktoś go będzie oglądał z odpowiednim, znaczy z nieodpowiednim nastawieniem do mnie, to powie, aha, to jest jeszcze jeden dowód na to, że Ryś nie wyjechał z Krakowa, nie? Więc chcę wszystkich zapewnić, że wyjechałem i że wyjechałem na wieki wieków. Amen. Natomiast jak odchodziłem z Krakowa, miałem zawsze przekonanie, że to, co w nim jest zakodowane, nie jest wcale tylko krakowskie i tylko dla Krakowian. Nie rozumiem do końca. Myślę, nie byłbym w stanie za bardzo rozumieć człowieka, który by choć raz w życiu nie był na Wawelu, a będąc Polakiem. No, ale więc mam nadzieję, że ten film może być oglądany wszędzie, a Łódź ma do tego prawo, choćby z racji na to, że ja go zrobiłem. Natomiast chciałem powiedzieć zupełnie co innego, i to jest chyba ważniejsze pytanie. O to, jak opowiadać historię. I dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Jedna to jest taka, że żeby ją opowiadać, trzeba pozwolić człowiekowi jej dotknąć. I myślę, że siła tego filmu będzie też i taka, że właśnie, że można zobaczyć na tym filmie no coś, co jest zwykle nie do oglądnięcia. I emocja to jest wtedy, jak się trzyma akt Unii Krewskiej w rękach, tak? Miałem to szczęście, że miałem wykład o akcie Unii Krewskiej, kiedy ten akt był wpisywany na listę zabytków UNESCO. Są takie dokumenty, które mają wartość światową, nie krakowską. I to jest tylko niesłychana odpowiedzialność mieć taki dokument pod opieką, nie? A jeszcze jak się zobaczy, bo on przemawia taką totalną dysproporcją między swoim kształtem a znaczeniem. Bo to jest, ja nie wiem, czy jest bardziej pokorny dokument w archiwum na Wawelu niż akt Unii Krewskiej. To jest kawałeczek takiego bardzo źle wyprawionego pergaminu, pisany bardzo koślawo. To musiał być jakiś jeszcze taki świeżo litewski skryba, który to pisał. I jak się to zestawia z dokumentami, które są o niczym, ale wyszły na przykład z kancelarii biskupów krakowskich czy królów polskich z tego czasu, to jest przepaść, nie? To jest przepaść kulturowa. A jednak przy takiej skromnej formie ten dokument wyznaczył dzieje Europy bez wątpienia na następne kilkaset lat. I dopiero jak się ten dokument widzi, to człowiek nabiera... To jest inny kontakt z historią. Czasami jak przychodzi do mnie studenci, bo na pokazy do tego archiwum, to przychodzili studenci ze wszystkich możliwych kierunków. I muszę powiedzieć, że najmniej zainteresowani byli z historii, bo oni to wszystko gdzieś tam umieli. Natomiast jak przychodzili studenci matematyki i ja im wykładałem książkę z XI wieku albo z VIII, to oni nie wiedzieli, jak wokół tego chodzić w ogóle, nie? To na takie pokazy, pamiętam, wyciągałem taki potężny dokument z pieczęcią Kazimierza Wielkiego, który kończył spór między biskupem krakowskim a prymasem a arcybiskupem gnieźnieńskim, bo to jak tam gdzieś mają być dziesięciny uiszczane, czy w snopach, czy w pieniądzu, o niczym, nie? Ale dokument, który od strony właśnie kultury dokumentu był taki, że wszyscy otwierali usta, jak widzieli pieczęć woskową, królewską, dwustronną, nie? No i zostawiałem z tym ten akt Unii Krewskiej, który wygląda po prostu tak, jakby ktoś brudnopis miał i to taki... I wtedy ludzie zaczynali rozumieć, co znaczy kultura. Ja to zestawiałem z takim prostym faktem, że jak Rzymianie podbili cały świat grecki, to ten świat nie mówił po łacinie, tylko po grecku. My o tym w ogóle nie
Pamiętamy, że jak powstawała, jak Jagiełło dokonywał Unii Polsko-Litewskiej, to proporcje były jak 1:6, terytorium Polski do terytorium Litwy. I ten świat się stał kulturowo polski. To jest potężne zagadnienie i ono ma swoje różne te konsekwencje. Ale te 4 wieki różnicy w starcie kulturowym miały niesłychane znaczenie. Nie? Więc więc musi być kontakt. A drugie, to co chciałem najbardziej powiedzieć, bo mnie zdenerwowałeś tym mówieniem, że o Jagiele, o Jadwidze to będą te jakieś cukierkowe bajki i legendy. Teraz to już, ale teraz zarobię. Będę miał jutro bardzo dobre śniadanie. Mianowicie, o byle kim się legend nie opowiada. Musi być ktoś, o kim legendy warto powtarzać. I na przykład, jak ktoś chce zrobić bajkę z tego, że Jezus do niej mówił z krzyża, to, co mnie najbardziej fascynuje, to odkrycie, którego nie zdążyłem już potem pociągnąć dalej, to była ostatnia moja praca w archiwum. Właśnie odkrycie dialogu o Męce Pańskiej, który najprawdopodobniej Jan Szczekna w ogóle jej wygłosił. Znaczy spisał, ale wygłosił. To były kazania pasyjne, z których powstał potężny traktat. On ma 4 kopie wyłącznie w polskich archiwach, z czego 2 są w archiwum na Wawelu. Ja miałem ogromne marzenie, to było moje ostatnie marzenie archiwalne, żeby ten tekst wydać. Znaczy spisać go po prostu po łacinie i wydać. I byśmy zobaczyli właśnie pobożność pasyjną Jadwigi przez potężny, autentyczny tekst, niesłychanym zapisem modlitwy, kontemplacji, medytacji. I on jest tym historycznym sednem, czy sercem, czy jak to nazwać, na którym jest wybudowana potem cała, jak ktoś chce, legenda o jej modlitwie pasyjnej przed tym krzyżem. Znaczy, to ma swoje jądro historyczne. Ta legenda nie powstała od tak, że ktoś sobie, nie wiem, obudził się po czymś albo co. Nie. To ma swoje zawsze historyczne jądro i na tym jest nabudowana legenda. Takich legend nie mówi się o byle kim. Nie? I myślę, że jak się w historii wychodzi nawet od legendy, a dochodzi się potem do poważnej historii, to też ludziom się oczy otwierają. Nie? Znaczy znika takie właśnie wzruszanie ramion, że a to takie tam bajki. Zaraz. No zobaczmy, czy za tymi bajkami nie kryje się coś bardzo poważnego. Nie? I zwykle się kryje coś bardzo, ale to bardzo poważnego. Nie? Ja widzę zegarek, a ty nie widzisz, więc... Ja właśnie chcę kończyć. No to dobrze. Ja widzę wzrok księdza arcybiskupa. Szanowni Państwo, proszę o wielkie brawa dla panelistów. Ryszard Bonisławski, profesor Iwan Petrow, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Szanowni Państwo, ale proszę też o brawa dla Państwa. Proszę bić brawo swoim sąsiadom, bo to są nasze podziękowania za to, że byli dziś Państwo z nami. Od razu wymyśliliśmy kolejną serię. I narratora. I wydarzy się to w tej... Ale gdzie to w Łodzi? Takie znajdziemy. Znajdziemy. O, znajdziemy, to dobrze. Szanowni Państwo, nowe wydanie poszerzone. Książki z tekstami księdza arcybiskupa historycznymi, jeden święty, powszechny, apostolski. Też Państwu chcę powiedzieć, że jak pierwsze wydanie tej książki była promocja, to ksiądz arcybiskup tak opowiadał o świętym Stanisławie, i teraz mu opowiadam o tym pierwszy raz, że jak z kolei wydawnictwo M się zgłosiło i zapytało, czy nie zrobiłbym z księdzem arcybiskupem książki o katedrze, tak po prostu, to ja powiedziałem, nie, to nie może być książka o katedrze, bo ja na promocji poprzedniego wydania tej książki usłyszałem takie rzeczy z ust księdza arcybiskupa, że my musimy zrobić coś zdecydowanie więcej niż tylko mówiony i spisany przewodnik po katedrze wawelskiej. Te książki mogą Państwo nabyć. Ksiądz arcybiskup będzie jeszcze podpisywał? Będzie. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję.